Pod gradem bomb głębinowych atakowana z morza i z powietrza załoga ubota zatapia alianckie statki i okręty, po czym powraca szczęśliwie do bazy. Zakrawa na cud, że udało im się naprawić uszkodzenia i przetrwać naloty. W czasie tego patrolu wykonali 73 zanurzenia alarmowe. W pierwszych miesiącach 1944 roku wyruszają na łowy grupy poszukiwawczo-uderzeniowe. U-515 będzie miała pecha. Napotka jedną z nich. W czasie II wojny światowej podwodni wojownicy zadawali ciosy z głębin. Przeciwnik kontratakował wytrwale i umiejętnie. Rewolucyjna technika podwodna nie była jeszcze w pełni dopracowana, a jednak miała wpłynąć na losy wojny. Historia tych bitew przeszła do legendy. Piekło pod wodą. Druga wojna światowa. Nieustająca pogoń. 18 listopada 1943 roku niemiecki okręt podwodny U-515 natknął się na wielki aliancki konwój u brzegów Portugalii. 12 okrętów strzeże 66 jednostek transportowych, w tym 11 okrętów desantowych dla czołgów klasy LST, które mają wziąć udział w operacji normandzkiej. Wywiad niemiecki dowiedział się o tym wielkim konwoju, więc admirał Dönitz wysłał w celu przechwycenia duże siły. Kapitan Werner Henke, dowódca U-515, musi powiadomić inne okręty o pozycji konwoju. Wychodzi na powierzchnię 12 mil od konwoju, aby nadać radiogram. Aliancki samolot zagania go z powrotem pod wodę. Ubot nie może przekazać krytycznej informacji. U-515 jest zdany na własne siły. Maszyna oddala się. Henke dostrzega przez peryskop, że dwa eskortowce odłączyły się od konwoju. Idą wprost na niego. To piąty wojenny patrol Henkego. Dowodzi okrętem od roku, ale ma już na koncie 9 zatopień. Jest asem U-Bootwaffe. Odnosił sukcesy bojowe w trudnym okresie, kiedy wsparcie lotnicze i ulepszony radar dały aliantom wielką przewagę. U-Booty musiały się nawet wycofać z głównego szlaku atlantyckiego. Henke okrył się sławą. W marcu 1943 wspomniano o nim w alianckiej audycji propagandowej. Oskarżali go o strzelanie do rozbitków z brytyjskiego transportowca Ceramic. W kraju też nie był lubiany. Był czarną owcą Kriegsmarine. Henke za nic miał konserwatywne wartości, skromność i samodyscyplinę oraz intelektualny styl dowodzenia tak ceniony w niemieckiej marynarce. Także załoga za nim nie przepada. Henke stara się bowiem utrzymać na swoim U-515 wartościowych podoficerów, którzy mogliby już przejść do służby na lądzie albo po kursie oficerskim objąć samodzielne dowództwo. Admirał Dönitz docenia niepokornego ducha. Robi wyjątki dla Henkego, który walczy skutecznie w najtrudniejszych warunkach. Teraz przyjdzie mu zmierzyć się samotnie z dwoma eskortowcami, słupami. Brytyjskie okręty osiągają 20 węzłów. U-Boot nie zdoła im uciec. Dla U-515 najlepszą obroną jest atak. Henke użyje nowej broni, torpedy akustycznej T-5. Najnowsza zdobycz techniki, akustyczna głowica samonaprowadzana. Torpeda? Pal. Po opuszczeniu wyrzutni pocisk kieruje się na źródło dźwięku. Zwykle jest to śruba okrętowa nieprzyjacielskiej jednostki. Jednak tym razem torpeda akustyczna gubi cel.
Eskortowce szarżują na U-515. ASDIC, czyli aktywny hydrolokator do poszukiwania ubotów, ma swoje wady. Nie da się go używać w czasie szybkiego podejścia na cel. Trzeba zwolnić, żeby namierzyć ofiarę, a co gorsza, kontakt urywa się w momencie przejścia nad celem. Właśnie wtedy, kiedy trzeba użyć rufowych zrzutni i burtowych miotaczy. Henke chce się jednak wynurzyć, aby nadać arcyważny meldunek o konwoju. Peryskop to najważniejszy czujnik wizualny okrętu podwodnego. Niestety zdradza jego obecność. Wysunięcie peryskopu prowokuje atak. Henke nie jest jednak bezbronny. Rozkazuje wystrzelić drugą torpedę akustyczną. Dowódca sloop Chanticleer, komandor Robert Bristow, kieruje okręt w oddalone o 10 kabli miejsce, gdzie ostatnio widziano peryskop. Załoga szykuje bomby głębinowe. Zrzuca pierwsze dwa ładunki, a chwilę później uderza niemiecka torpeda. Eksplozja oderwała płetwę steru i cisnęła ją na pokład. Sloop doznał potężnych uszkodzeń. Zginęło 30 członków załogi. Henke nawet nie wie, że trafił, bo prawie w tej samej chwili wybuchły obie bomby głębinowe. Ubot kryje się w głębinie. Ciężko uszkodzony sloop Chanticleer kontynuuje walkę. Dobra załoga nie przerwie akcji, dopóki ma kontakt sonarowy z celem. Nawet jeśli własna jednostka jest mocno poharatana. Kilka minut później hydroakustycy Chanticleera ponownie wykrywają U-515. Artylerzyści okładają pociskami miejsce, gdzie rozerwały się bomby głębinowe. Chcą się wstrzelać na wypadek, gdyby ubot miał się wynurzyć. U-515 rzeczywiście jest uszkodzony. Woda leje się przez odpowietrzniki. Bomby głębinowe Chanticleera spowodowały poważne, choć nie krytyczne uszkodzenia. Na przykład sprężarka powietrza została oderwana od podstawy, ale nie zniszczona. Henke liczy na to, że uda się oddalić w zanurzeniu. Chce się oderwać od przeciwnika, aby potem wyjść na powierzchnię i zameldować współrzędne konwoju. Tymczasem drugi eskortowiec śledzi manewry U-515. W ciągu następnych 3 godzin HMS Crane siedmiokrotnie namierzy cel ASDIC-iem. Kontakt akustyczny, odległość 7,5 kabla, namiar 270. Za każdym razem sloop zrzuca 10 bomb głębinowych. Załoga Henkego rozpaczliwie czopuje miejsca przecieków i dokonuje pobieżnych napraw. Podwodniakom kończy się czas i powietrze. Zapas powietrza w zanurzonym ubocie nie starczał na długo. Zestresowana załoga, ciężko pracująca przy usuwaniu uszkodzeń, zużywała więcej tlenu. U-515 ciężko uszkodził jednego z prześladowców, a teraz musi wymknąć się drugiemu. Henke rozkazuje wykonywać gwałtowne zmiany kursu. Ostro manewrując, U-515 uchyla się przed kolejnymi salwami bomb głębinowych. W końcu udało się zgubić HMS Crane. Hydroakustyk melduje, że odgłos śrub się oddala. U-515 wynurza się, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i ocenić uszkodzenia. Ubot został poważnie uszkodzony bliskimi wybuchami bomb głębinowych. Muszą więc uszczelnić przecieki i wyrównać trym, żeby okręt nie zatonął. Oficerowie techniczni meldują Henkemu o uszkodzeniach. Starszy mechanik, Georg Manken, doradza niezwłoczny powrót do bazy na remont.
Młodszy mechanik, Günther Altenburger, jest innego zdania. Droga do bazy w Lorient wiedzie przez Zatokę Biskajską, cmentarzysko U-botów. Ten akwen pokrywa gęsta sieć patroli lotniczych z brytyjskich baz. Uszkodzony U-515 byłby łatwą zdobyczą dla samolotów. Mają przeciek oleju napędowego, a plama na powierzchni ciągnie się za okrętem, zdradzając jego szlak. Jak farba, która prowadzi łowcę do postrzałka. Altenburger twierdzi, że w obecnym stanie U-515 zostałby natychmiast wytropiony. Henke musi coś postanowić. Listopad 1943 roku. Werner Henke, dowódca uszkodzonego w starciu z brytyjskimi okrętami U-bota, rozważa trudną decyzję. Jeden z mechaników doradza natychmiastowy powrót do bazy. Jednak młodszy mechanik, Günther Altenburger, upiera się, żeby najpierw dokonać prowizorycznych napraw i uszczelnić przeciekający zbiornik. Henke pójdzie za radą młodszego oficera. Drugiego listopada U-515 podchodzi do brzegu Wysp Kanaryjskich. W ukryciu na wodach formalnie neutralnej Hiszpanii załoga wykonuje prowizoryczne naprawy. Głównie dzięki zaradności Altenburgera już po dwóch dniach U-515 odzyskuje zdolność do żeglugi. Połatany U-bot ma ograniczoną wytrzymałość. Mechanicy ostrzegają, że w drodze powrotnej należy unikać dalszych uszkodzeń bojowych, bo to się może źle skończyć. Wbrew radom specjalistów, Henke postanawia jednak zapolować. U brzegów Afryki Zachodniej topi dwa parowe frachtowce i jeden motorowiec. Dopiero potem bierze kurs na bazę. U-515 jest w tym momencie pływającym wrakiem. Ledwie się wlecze do Lorient. Najgorzej jest z napędem. Pogruchotane wstrząsami akumulatory szybko się rozładowują. Trzeba je nieustannie ładować. Na afrykańskich wodach możliwy był marsz w wynurzeniu. Żeby jednak dotrzeć do Lorient, trzeba przeciąć groźne Biskaje. Bez pełnych baterii U-bot nie może się chronić w głębinie. 10 stycznia 1944 roku. U-515 wchodzi na Zatokę Biskajską. Henke czterokrotnie próbuje się wynurzyć, aby podładować akumulatory. Za każdym razem alianckie samoloty zapędzają go pod wodę. Niemcy idą więc ponownie w zanurzeniu po wodach Hiszpanii. O 4 po południu, po 22 godzinach pracy, baterie odmawiają posłuszeństwa. Silniki elektryczne tracą moc i gasną. Na oceanicznej głębinie byłaby to katastrofa. Jednak U-515 znajduje się na płyciźnie, więc może po prostu osiąść na dnie. Zapas energii pozwoli na jeszcze jedno wynurzenie. Ale z tym trzeba poczekać do zmroku. Samoloty RAF-u niezmordowanie patrolują Zatokę Biskajską. W tej fazie wojny taktyka zwalczania okrętów podwodnych, czyli ZOP, była już dopracowana. Ofensywa lotnicza na Biskajach odnosiła sukcesy. Samoloty wyposażono w radar pracujący na falach centymetrowych. Pozwolił on wykrywać okręty podwodne na powierzchni, nawet w nocy i przy złej widoczności. Podwodniacy wiedzą, że nie wolno im się wynurzyć przed zmierzchem. Trzygodzinne oczekiwanie to prawdziwa męka. O zmroku Henke nakazuje szasować zbiorniki balastowe ostatnim strzałem sprężonego powietrza. Na powierzchni ożywa silnik dieslowski. Jeśli trafi się samolot, będzie z nimi krucho. Zanurzenie alarmowe może okazać się ostatnim. Poszczęściło się jednak, niebo jest puste. W drodze powrotnej Henke stara się nie ryzykować. Płynie po wodach formalnie neutralnej Hiszpanii.
Tylko na ostatnim odcinku musi wykonać skok przez zatokę do Lorient. Rankiem 14 stycznia obserwatorzy na kiosku meldują o dwóch niemieckich trałowcach. To eskorta na podejściach do bazy. W tym momencie zjawiają się dwa brytyjskie myśliwce dwusilnikowe. Rozpoczynają atak. U-515 nie da się pokonać na własnym terenie. Celny ogień trzech niemieckich okrętów zmusza Brytyjczyków do odwrotu. O 6 wieczorem U-515 trafia do bazy w Lorient. Jeśli chodzi o piąty patrol Henkego, największy podziw nie jest związany z zatopieniem. Poprzednio odnosił już większe sukcesy. Na podziw zasługuje to, że zdołał powrócić do bazy ciężko uszkodzonym okrętem. Dobrze to świadczy o jego umiejętnościach dowódczych i oczywiście o załodze U-bota. Niezwykłe osiągnięcie jak na tę fazę wojny. 11 tygodni później, 30 marca 1944 roku, naprawiony U-515 znowu wychodzi na patrol z Lorient. Tego samego dnia Casablanca opuszcza silny zespół amerykański. Grupa poszukiwawczo-uderzeniowa składa się z lotniskowca eskortowego, osłanianego przez samoloty, i niszczyciele eskortowe. Formowanie takich zespołów to aliancka nowinka taktyczna. Grupy poszukiwawczo-uderzeniowe można było tworzyć dzięki potędze przemysłowej sprzymierzonych. Już w czerwcu 1943 roku amerykańskie stocznie produkowały więcej okrętów niż potrzeba do bezpośredniej osłony konwojów. Nadwyżkę sił skierowano do aktywnego polowania na U-boty. Okrętem flagowym grupy jest lotniskowiec eskortowy. Grupa poszukiwawczo-uderzeniowa przeczesywała akwen, gdzie spodziewano się znaleźć U-boty. Drugi człon nazwy odnosi się do osaczania i niszczenia wykrytych okrętów podwodnych. Okrętem flagowym amerykańskiej grupy operacyjnej 2112 jest lotniskowiec USS Guadalcanal z 23 samolotami typu Avenger i Wildcat. Lotniskowiec eskortowy działa w obronie konwoju albo samodzielnie. Chodzi o to, żeby samoloty były na miejscu. Nie muszą docierać z odległych baz lądowych. To czyni ogromną różnicę. Na tym polega rola taktyczna lotniskowca. Zespołem dowodzi komandor Daniel Gallery. Gallery pochodzi z Chicago. W roku 1942 dowodził bazą amerykańskiego lotnictwa morskiego w Reykjaviku na Islandii. Odznaczono go brązową gwiazdą za osiągnięcia w walce z U-botami. W roku 1943 Gallery objął dowództwo grupy poszukiwawczo-uderzeniowej skupionej wokół lotniskowca Guadalcanal. Gallery sam był lotnikiem i miał mnóstwo pomysłów. Chciał przetestować możliwości okrętu i jego grupy lotniczej. Był świetnym dowódcą. Pierwszy patrol wypadnie słabo. Pierwszy rejs bojowy USS Guadalcanal okazał się katastrofą. Stracili samolot, którego pilot po prostu się zgubił nad oceanem. Inna maszyna rozbiła się w czasie lądowania i zablokowała pokład. Samolot nie miał gdzie lądować. Wodowały więc w pobliżu lotniskowca. Ich załogi uratowano, ale sprzęt był stracony. Z 21 maszyn zostało im na koncie 6. Gallery liczył się ze stratami, ale to przerosło jego oczekiwania. Wyciągnąwszy wnioski z popełnionych błędów, zespół Gallery'ego powraca na Atlantyk. Tymczasem U-515 przedziera się bez szwanku przez Biskaję i wychodzi na ocean.
Dowództwo U-botów kieruje ich na afrykańskie Złote Wybrzeże, gdzie mają niszczyć aliancką żeglugę. Zadanie Henkego pozostało niezmienione. Zatopić tyle statków, ile się da. 8 kwietnia 1944 roku. Na lotniskowcu eskortowym USS Guadalcanal zaczyna się kolejny eksperyment taktyczny. Grupa lotnicza nie ćwiczyła jeszcze nocnych lądowań, ale gdyby to się udało, mogłoby zapewnić cenny atut w bitwie o Atlantyk. Galley chce spróbować. Interesował się operacjami nocnymi. Samo latanie w ciemności jest względnie bezpieczne. Problem zaczyna się przy lądowaniu, zwłaszcza na bardzo małym pokładzie lotniskowca eskortowego. Nie można go za bardzo oświetlić, aby nie ściągać U-botów. Do tego dochodzi atlantycka pogoda. O 6 wieczorem czasu Greenwich z pokładu Guadalcanala startuje czwórka Avengerów. Wkrótce po starcie piloci meldują, że zbiera się na burzę. Galley jest zawiedziony. Planował późniejsze loty, aby wypróbować lądowanie w zupełnej ciemności. Ale pogoda wymusza zmianę planów. Tymczasem dochodzi do brzemiennego w skutki kontaktu. Lotnik, alarm. Jeden z pilotów Galley'ego spostrzega U-515. U-bot musi zniknąć, nim zostanie osaczony przez eskortowce i samoloty. Kwiecień 1944 roku. Okręt podwodny U-515 poluje na alianckie statki przy Złotym Wybrzeżu. Lotnictwo bazowania lądowego nie stwarzało dawniej zagrożenia na tych wodach, zwłaszcza w nocy. Ale ten Avenger wystartował z lotniskowca eskortowego wchodzącego w skład grupy poszukiwawczej. Dowódca grupy poszukiwawczo-uderzeniowej eksperymentował z nocnymi lotami. Panie kapitanie, zgłaszają kontakt z U-botem. Powstało zamieszanie. Meldunek o kontakcie nie dociera do komandora Galley'ego. Avengery powracają na pokład lotniskowca Guadalcanal. W czasie odprawy jeden z pilotów, podekscytowany, zawołał: omal go nie dorwałem. Galley się zainteresował, bo nie zgłaszano mu wcześniej kontaktu z U-botem. Pyta, kogo mieli dorwać? A pilot na to: okręt podwodny nie meldowali panu kapitanie? Galley nie pozwoli mu się wymknąć, choć zbiera się na sztorm. Każe załogom odczekać godzinę, żeby uśpić czujność U-bota. Po godzinie lotniskowiec wysyła w powietrze Avengery. Sprzymierzeni nauczyli się, że U-botom nie wolno dać spokoju. Trzeba je nękać i zepchnąć do defensywy, aby nie stwarzały zagrożenia. Najlepsze są w tym samoloty. Kwadrans po 11 startują dwa torpedowe Avengery. Godzinę później jeden z nich odnajduje wynurzonego U-515. Avenger zrzuca dwie bomby głębinowe. Załoga U-515 odpowiada ogniem dział pokładowych. Po chwili Henke daje rozkaz zanurzenia. Kontakt się urywa. To już drugie spotkanie, jednak Henke odrzuca sugestie, żeby zmienić kurs, co utrudniłoby zadanie tropicielom. Nie domyśla się, że maszyny startują z lotniskowca. Myśli, że jest bezpieczny, dopóki nie ma kontaktu akustycznego z przeciwnikiem. Bardzo się myli. Dwa kontakty z okrętem podwodnym. Eksperymentalne latanie po zmroku okazuje się owocne. Galley zamierza teraz wprowadzić do akcji resztę grupy tropiącej. 9 kwietnia 1944 roku. Niedziela wielkanocna. Akumulatory na okręcie Henkego są już prawie na wyczerpaniu.
Anchor has to surface his boat, whether he wants it or not. Musiał się wynurzyć. Without a minimum. Okręt z rozładowanymi bateriami jest bezsilny. Virtually helpless. He can't dive. Nie może nurkować głębiej ani wykonywać uników. Evade any danger. Od kilku godzin nie słychać prześladowców. Henke postanawia wyjść na powierzchnię. Wysyła kilku obserwatorów na pomost, obsadza działo i działka pelot. Przez trzy kwadranse cieszą się spokojem, ale potem dostrzegają coś po lewej burcie. Zbliża się zespół okrętów, w jego składzie lotniskowiec. W tej chwili nurkuje na nich jeden z Avengerów. U-515 odpowiada ogniem, ale w krytycznej chwili zacina się działko kaliber 37 mm. Na szczęście podwójnie sprzężona dwudziestka kontynuuje ogień. Pilot Avengera zrzuca bomby głębinowe, ale pod ostrzałem z U-bota zrobił to przedwcześnie. Celny ogień sprawił, że bomby lądują z dala od U-515. Henke wybiera zanurzenie alarmowe. Tymczasem na lotniskowcu Guadalcanal Galery wysyła do akcji kolejne samoloty oraz niszczyciele eskortowe USS Pillsbury i Flattery. All ahead flying. Okręty uzbrojone są w miotacze pocisków głębinowych typu Hedgehog, czyli jeż. It was called a hedgehog because it looked like a bunch of porcupine quills. Miotacz był najeżony 24 moździerzowymi pociskami przeciwpodwodnymi z zapalnikami kontaktowymi. Można było wystrzelić je jeszcze przed utratą kontaktu azdikowego z U-botem. Nie przeszkadzały hydroakustykom, a tak nie zrywał śledzenia. Henke rozkazuje zejść na głębokość 110 sążni. Przez pół godziny czekają na eksplozję bomb głębinowych. Podwodniacy słyszą odgłos śrub. Wiedzą, że pogoń jest blisko. Flaherty namierza cela. Pillsbury rusza do ataku Hedgehogiem. Open fire. Ognia. Jeden z pocisków trafia i wybucha. Musiał się jednak ześlizgnąć po kadłubie lekkim. Bezpośrednie trafienie spowodowałoby przebicie kadłuba sztywnego. Tymczasem Henke obmyśla plan odwrotu. U-515 znajduje się blisko głębokości zgniecenia, a zejdzie jeszcze niżej, aby uniknąć groźnych jeży. Czy wytrzyma ciśnienie? Kwietnia 1944 roku. Amerykańska grupa poszukiwawczo-uderzeniowa osaczyła U-bota U-515. Open fire. Niszczyciele eskortowe obrzucają go pociskami z miotaczy przeciwpodwodnych. Kapitan Werner Henke sprowadza swój okręt poniżej głębokości krytycznej. No U-boat commander knows actually the crash. Żaden z dowódców nie wiedział dokładnie, gdzie leży kres możliwości danego U-bota. Istnieje pewien margines bezpieczeństwa, który można sondować metodą prób i błędów. Na razie U-bot się trzyma. Henke zastanawia się, którędy uciekać. Ma jeszcze asa w rękawie. Imitator celów podwodnych. To niewielki cylinder wypełniony substancją chemiczną, wystrzeliwany ze specjalnej tuby. Jego zawartość reaguje z wodą, powstaje przy tym ławica pęcherzyków gazu, jak po wrzuceniu tabletki musującej. Odbite od nich echo wiązki sondującej hydrolokatora przypomina okręt podwodny. Związek wapnia i cynku powoduje intensywne musowanie. Operator azdiku bierze ławicę pęcherzyków za U-bota. Kontakt akustyczny w namiarze 135.
Zawracamy? Ster w prawo. Fortel działa. Przynęta zmyliła Amerykanów. Henke słyszy, że śruby się oddalają. Niszczyciel eskortowy USS Châtelain dołącza do siostrzanych jednostek Flaherty i Pillsbury, ale pogoń kieruje się mylnym tropem. Szukają przez 2 godziny, bez skutku. Galery wysyła na łów samoloty, ale one też nic nie widzą. Kiedy okręt podwodny jest blisko, a pogoń zmyliła trop, to jego dowódca może się pokusić o próbę kontrataku. Dlatego galery wzywa 4. niszczyciel eskortowy, USS Pope, do bezpośredniej osłony lotniskowca. Akustycy Pope'a wykrywają cel w odległości zaledwie 3,5 kabla. Kontakt akustyczny w namiarze 090. Znaleźli U-515. Miotacz Hedgehog, PAL. USS Pope wykonuje pierwszy z 2 ataków jeżem. Oba będą chybione. Domyślają się, że ubot skrył się za głęboko na skuteczny atak Hedgehogiem. Niszczyciel eskortowy Pope zaczyna więc zrzucać bomby głębinowe. Jeden z wybuchów spowodował przeciek na ubocie. Bardzo groźny na takiej głębokości. Panuje tam wielkie ciśnienie. W krótkim czasie do kadłuba wdarło się dużo wody, co spowodowało zaburzenie trymu, czyli stateczności wzdłużnej okrętu. Aby wyrównać trym, podwodniacy przepompowują wodę między zbiornikami balastowymi. Tymczasem na powierzchni USS Pope zwalnia do 10 węzłów, aby lepiej namierzyć cel sonarem. Szykuje się do zrzutu serią ładunków, które mają obramować ubota. Przewidziawszy ten manewr, Henke próbuje umknąć spod ciosu ciasnym zwrotem. Zwrot ostatniej szansy. Ubot ma się uchylić przed spodziewaną serią bomb głębinowych. Henke próbuje wszystkich starych sztuczek i na poczekaniu wymyśla nowe. Wszystko zależy od zwrotności ubota. Jeśli U-515 nie zdąży wykonać uniku, to dozna poważnych uszkodzeń. USS Pope zrzuca 13 bomb głębinowych. Ubot uchyla się przed tą serią. Jedna z bomb stacza się po tylnym pokładzie U-515, a potem detonuje w głębinie. W ataku bombami głębinowymi nie chodzi o bezpośrednie trafienie. Fale uderzeniowe bliskich eksplozji rozchodzą się w ośrodku wodnym. Ciśnienie uszkadza konstrukcję okrętu. Woda zmieszana z olejem napędowym spękniętego zbiornika zalewa tylny przedział torpedowy. Przegłębienie na rufę sięga już 20 stopni. Niezmordowany Altenburger uszczelnia miejsca przecieków, a załoga przebiega na dziób, żeby wyrównać trym. Tymczasem na powierzchni dowódca Pope'a wypatruje śladów po zatopionym ubocie. Do akcji przyłącza się USS Châtelain. Na pokładzie U-515 Altenburger zaczopował najgorsze przecieki, ale ostrzega dowódcę, że okręt nie wytrzyma dalszych uszkodzeń. Bomby głębinowe zrzuć. Eskortowiec Pope zrzuca jeszcze 3 serie. Ostatni z nich puszczają prowizoryczne uszczelnienia
Nastąpiło rozszczelnienie. Sytuacja robi się beznadziejna. Załoga U-bota próbuje zatrzasnąć wodoszczelny włas maszynowni, aby zatrzymać przelewanie się wody. Niestety, jeden ze stworzni się złamał, więc grodzi nie da się zamknąć. Zalanie przedziału silników elektrycznych oznacza utratę zasilania. Nie da się uruchomić pomp, nie ma napędu podwodnego. Okręt zmienia się we wrak. Woda wdziera się do tylnych przedziałów U-515. Henke przyspiesza i wypuszcza paliwo ze zbiorników. Toczy się dramatyczna walka o trym i zapas pływalności okrętu. Kwietnia 1944 roku. Obrzucany bombami głębinowymi okręt podwodny U-515 ześlizguje się w głębinę z przegłębieniem na rufę. Jego dowódca Werner Henke rozkazuje szasować główny zbiornik balastowy. Sprężone powietrze wypiera wodę ze zbiornika, więc okręt staje się lżejszy. Na głębokości 110 sążni U-bot wyrównuje trym. Okazuje się jednak, że korekta była przesadzona. Woda przelewa się z rufy na dziób. Zamiast utrzymać równą stępkę na stałej głębokości, okręt gwałtownie wynurza się rufą w górę. Na powierzchni czekają Amerykanie. U-515 wynurza się tak szybko, że akustycy niszczyciela Pope stracili z nim kontakt. Złapał go za to sonar z Shetlana. Centrala do kapitana, mamy kontakt podwodny. Dowódca rozkazuje rzucać bomby głębinowe. Ale oto nagle U-bot wyskakuje na powierzchnię z wysoko uniesioną rufą. Henke wydaje rozkaz opuszczenia okrętu. Sam wspina się na kiosk. Otaczają ich niszczyciele eskortowe. Pope, Flaherty, Shetland. Zbliża się też Pillsbury i lotniskowiec Guadalcanal. Otaczają ich amerykańskie okręty. W górze krążą samoloty. Nadeszła chwila klęski. Amerykanie biorą rozpaczliwy manewr za próbę ataku. Niemcy wyskakują z wraku U-515. Załogi Galerego myślą, że biegną obsadzić działa. Artylerzyści otwierają ogień do rozbitków. Pociski kalibru 76 mm ugodziły w dolny pomost na kiosku. Zajmują się składowane tam butle z wodorem. Wybuchają naboje do działa. Dym i płomienie ogarniają tonącego U-bota. Avengery ostrzeliwują rakietami wrak U-515. Marynarze w dziobowych przedziałach nie słyszeli rozkazu opuszczenia okrętu. Pozostali uciekają przez włazy na pokładzie, omijając ogień. Myśliwce typu Wildcat ostrzeliwują z broni maszynowej rozbitków w wodzie. Wstrzymać ogień. Thank you.
Henkego podjął z wody niszczyciel Châtelain. Jeszcze tego samego dnia dowódca U-515 trafił na pokład lotniskowca Guadalcanal. Nazajutrz zespół Galerego zatopi drugiego ubota, U-68. Taktyka nocnych lotów okazała się skuteczna, więc upowszechni się w amerykańskiej marynarce. Doświadczenia z akcji przeciwko U-515 podsunęły Amerykanom myśl, żeby podjąć próbę zdobycia wrogiej jednostki. W następnym rejsie zespół Galerego abordażuje załogą pryzową U-505. Galery doceniał znaczenie wywiadu technicznego, bo sam korzystał z jego informacji. Pryz nie miał być trofeum, bo i tak należało utrzymać sprawę w tajemnicy. Celem akcji abordażowej było zdobycie informacji technicznej. Losy Wernera Henkego potoczą się inaczej. Na lotniskowcu zwierzył się, że w brytyjskiej audycji okrzyknięto go zbrodniarzem wojennym. Galery uznał, że Henke okaże się rozmowniejszy, kiedy zagrożał mu przekazaniem w ręce Brytyjczyków. Pokazał jeńcowi podrobione pismo, w którym Brytyjczycy rzekomo domagali się wydania zbrodniarza wojennego. Groźba podziałała. Henke podpisał zobowiązanie do współpracy w czasie przesłuchań wywiadowczych. Galery podkreślał w swoich wspomnieniach, że wcale nie zamierzał wydać jeńca Brytyjczykom. Od początku chciał wysłać Henkego do Stanów. 3 maja 1944 roku Werner Henke trafił do specjalnego ośrodka przesłuchań w Fort Hunt pod Waszyngtonem. Poprzednio zadeklarował gotowość współpracy z wywiadem. Jednak w ośrodku odmawia odpowiedzi na pytania. Oświadczył, że zobowiązanie zostało wymuszone szantażem. Oficer marynarki niemieckiej nie może współpracować z wrogiem. Nie okazał się przydatny dla wywiadu. Postanowiono więc odesłać go do obozu jenieckiego w Kanadzie, gdzie było wielu oficerów U-Botwaffe. Henke dowiedział się o przeniesieniu. Obzdurał sobie, że wydadzą go Brytyjczykom na pokazowy proces i egzekucję. Roku Werner Henke wyszedł na rutynowy godzinny spacer. Po 55 minutach rzucił się pędem na druty kolczaste. Przeskoczywszy przez zasieki, wspina się na płot. Strażnik zwierzy kazał mu się zatrzymać. Henke nie posłuchał, więc strażnik zaczął strzelać. Jeden pocisk trafił go w głowę, a co najmniej dwa w korpus. Tak zginął kapitan Werner Henke, jeden z ostatnich asów ubotów. Przodował pod względem liczby zatopień w okresie od września 1942 do wiosny 1944 roku. Strata wybitnego dowódcy ubota była bolesnym ciosem, materialnym i moralnym dla Kriegsmarine. Nie oznaczało to jednak końca wojny podwodnej. Najlepsi dowódcy ubotów osiągnęli taki poziom taktycznego mistrzostwa, że tylko miażdżąca przewaga liczebna i techniczna mogła przechylić szale zwycięstwa na stronę aliantów.